Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię se margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Transformers Legacy Deluxe Class Point Blank. Po raz pierwszy tą postać zobaczyłem w takiej przydługiej reklamie figurek, to się chyba nazywało, a już wiem, czwarty sezon generacji pierwszej. Tryb pojazdu to futurystyczne sportowe auto rodem z gry Carmageddon. Skąd wiem, bo ma kwadratowy przód idealnie uformowany do zbierania dzieci z placu zabaw, szpiczasty jednoosobowy kokpit inspirowany bardzo mocno X-Wingiem i zamiast przyzwoitego spoilera skrzydełka z tyłu samochodu. Istne samochodowe porno lat 80. Z największych zalet to to, że wszystkie koła są na pinach i do tego takie same, a druga zaleta to taka, że furka w ogóle ma jakieś zalety. Tryb robota, żebyśmy nie zapomnieli, że jest to ta sama sportowa wyścigówka, całe auto zostało rozlokowane na przodzie robota. Przeźroczysty plastik na klacie pokazuje nam w wielkim stylu, jak pusta jest to figurka. Choć transformacja wygląda na banalnie prostą, to jakość materiału sprawi, że transformacja go bez odpadania tych małych dynksów po bokach korpusu będzie równie trudna, co nieufajdanie się przy szamaniu kepsa. Konstrukcja bioder wyraźnie wskazuje na zaawansowane zwyrodnienie, albo stojak od pozowania wszedł mu trochę za głęboko. Z akcesoriów to pistolet w kształcie robota z wielką lufą i wiem, że to miał być Target Master, ale to coś ma tyle samo punktów artykulacji, co trup z erekcją. Wielki krok naprzód w epokę kamienia upadł na głowie kupującego. Do nabycia na District Zero z Amazonie czas start i udanego polowania. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie mi lajka, jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Będzie YouTube Was wtedy powiadamiał, kiedy wrzucę jakieś nowe ścieki na kolejne figurki.